Marszałek Grodzki upiera się przy jakiejś preambule, mimo że żadne inne państwo członkowskie żadnej preambuły do swoich ustaw nie dołączało. Czy pan minister ma jakiś pomysł dlaczego? To jest upór wbrew logice i wbrew jakimkolwiek racjonalnym przesłankom. Mogliśmy być, pani redaktor, szanowni państwo, w czubie, nie powiem w awangardzie państw Unii Europejskiej, przyjmując już praktycznie na początku maja ustawę ratyfikacyjną. Dziś okazuje się, że jesteśmy w ogonie, bo 22 kraje już ratyfikowały te przepisy, ratyfikowały również kwestie dotyczące budżetu Unii Europejskiej na kolejną perspektywę. Może się okazać, że za chwilę, kiedy ta dyskusja jeszcze będzie trwała kolejne dni, my będziemy na samym końcu, bo przypomnę, że jeżeli ta ratyfikacja nie nastąpi do końca miesiąca, to wtedy trzeba jeszcze odłożyć o jeden miesiąc uruchamianie środków dla państw członkowskich Unii Europejskiej, a to by źle świadczyło absolutnie o naszym kraju. Ja nie rozumiem, dlaczego marszałek Grodzki i również cała koalicja w Senacie upiera się nad wprowadzeniem do tej ustawy preambuły. Przecież preambuła nie ma ani żadnej mocy legislacyjnej, formalno-prawnej. To jest taki przysłowiowy kwiatek do kożucha, to jest taki ozdobnik do ustawy, z którego niewiele będzie wynikało, a tylko będą mieć satysfakcję ci, którzy dzisiaj w Senacie, w komisjach senackich na ten temat dyskutują. Ale czy uda się tą preambułę odrzucić? Bo wydaje się, że lewica może być skłonna do jej przyjęcia, mimo że rzeczywiście mocy prawnej żadnej nie ma. Pani redaktor, poczekajmy, czy w ogóle ta ustawa wyjdzie z Senatu w takiej właśnie formie z preambułą, bo przecież my zgłosiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, złożyliśmy na posiedzeniu połączonych komisji wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i chcielibyśmy, aby ta ustawa jak najszybciej, bez praktycznie zbędnej zwłoki trafiła na biurko pana prezydenta, żeby pan prezydent mógł dokonać ratyfikacji. To chodzi o olbrzymie środki finansowe, to chodzi o 770 miliardów złotych dla naszego kraju w ciągu najbliższych 6 lat. To również chodzi o uruchomienie tej transzy pomocowej, tego funduszu pokowidowego dla państw Unii Europejskiej, w tym również i dla Polski, więc nie rozumiem tego uporu. Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy z koalicji senackiej jednak się zreflektują i zagłosują za przyjęciem ustawy bez poprawek.